teraz zaprezentuję, w jaki sposób narysować rzut prostokątny takiej bryły na trzy płaszczyzny. Wyobraźmy sobie, że to jest wasza kartka ksero. Na tej kartce powinniśmy narysować dwie osie. Pionową i poziomą. Jak to zrobić, żeby one wyszły nam prawidłowo? Bierzemy kątomierz. Ustawiamy kątomierz przy górnej krawędzi kartki, gdzieś orientacyjnie w połowie szerokości. Następnie bierzemy linijkę i linijkę przekładamy tutaj z tej strony przy krawędzi naszej ekierki. Po przełożeniu linijki do naszej ekierki przytrzymujemy linijkę, zdejmujemy ekierkę i ołówkiem H rysujemy linię przez tą kartkę. W ten sposób podzieliliśmy kartkę na dwie części. Po narysowaniu tej linii przesuwamy, przekładamy naszą ekierkę orientacyjnie gdzieś w połowie naszej kartki wysokości tutaj i z tej strony przekładamy linijkę. Gdy przyłożyliśmy linijkę, mamy tutaj pomiędzy linijką a ekierką kąt prosty. W związku z czym teraz możemy obrócić naszą linijkę w ten sposób, że przykładamy tutaj linijkę do krawędzi naszej ekierki i teraz zdejmujemy ekierkę. Oczywiście musimy pamiętać o przytrzymaniu naszej linijki i teraz rysujemy drugą oś. Po narysowaniu, przepraszam bardzo, pomyliłem się, to znaczy rysujemy linię, tylko ja narysowałem to na innej warstwie. OK. Po narysowaniu mamy taki układ. Teraz chcemy narysować tutaj, na tej płaszczyźnie, rzut z boku. Bierzemy ekierkę. Ustawiamy ekierkę tutaj na osi tej poziomej. Tutaj zostawiamy sobie troszeczkę luzu po to, żebyśmy mogli przyłożyć tutaj z tej strony naszą linijkę. Oj, przepraszam bardzo. Teraz dobrze. Przykładamy tutaj linijkę w ten sposób. I teraz przesuniemy ekierkę w górę. Przesuwamy najpierw tutaj do góry. I za pomocą ołówka H rysujemy linię poziomą pierwszą. Po narysowaniu pierwszej linii, dobrze,
tutaj, przesuniemy ekierkę w dół. Przesuwamy ekierkę w dół. Tutaj było ile? 13. Bierzemy ołówek H i rysujemy linię o tym samym wymiarze, co poprzednio. Mamy narysowaną wysokość naszego przedmiotu, a więc mamy tutaj wysokość przedmiotu narysowaną. Teraz musimy ustalić tutaj szerokość, a więc tutaj już mamy wymiary podane, w związku z czym teraz obrócimy sobie ekierkę i ustawimy ją na osi pionowej. A więc tutaj obracamy w ten sposób, ustawiamy ją na osi pionowej. Po ustawieniu ekierki to samo robimy z linijką. Obracamy linijkę, ustawiamy ją tutaj z tej strony i teraz przesuniemy ekierkę po linijce do pierwszego wymiaru, a więc tutaj przesuwamy ekierkę i rysujemy linię oznaczającą szerokość naszego przedmiotu. Po narysowaniu tej linii, tutaj jest troszeczkę dokładnie, ale już trudno, poprawię za chwileczkę. I teraz w tym samym układzie cofamy ekierkę po linijce tutaj do tego wymiaru. Bierzemy ołówek i łączymy te dwie linie ze sobą. Otrzymujemy taki rysunek. Ja tutaj powiększę to. A więc mamy narysowany zarys naszego przedmiotu. Te wymiary powinny być takie, jaki jest przedmiot. Jeżeli rysujemy rysunek w skali 1 do 1, natomiast jeżeli mamy inną skalę, to po prostu musimy to uwzględnić. Jeżeli to ma być skala 2 do 1, to wtedy robimy wymiary dwa razy większe od rzeczywistych, a jeżeli jest 1 do 2, no to wtedy bierzemy połowę danego wymiaru. I teraz musimy narysować wcięcie. Tutaj mamy wcięcie z tej strony. W związku z czym na naszym rysunku to wcięcie powinno być w tym miejscu. Bierzemy ekierkę. Ustawiamy ją na osi lub w tym przypadku możemy ustawić ekierkę na tutaj tej linii. Następnie linijka. Linijkę ustawiamy tutaj na osi i przykładamy. Nie da się, tutaj przykładam do krawędzi naszej ekierki.
jakierkę teraz przesuwamy w dół. O wielkość, jaka jest związana z głębokością tutaj tego wcięcia na naszym przedmiocie. Niech to będzie na przykład taki wymiar. Bierzemy teraz ołówek i zaznaczamy nasz wymiar. Tutaj po zdjęciu przyrządów. Oj, narysowałem to chyba nie dobrze. Rysujemy nasze wcięcie. Po zdjęciu przyrządów będzie to tutaj w ten sposób wyglądało. Teraz musimy narysować linię tutaj pionową. W związku z czym obracamy sobie ekierkę. O kąt tutaj ustawiamy ją albo na osi, na tej linii, lub tutaj. Możemy ustawić sobie na tej linii. Następnie bierzemy linijkę i linijkę również możemy sobie obrócić i przyłożyć ją tutaj do tej dolnej krawędzi naszego naszej ekierki. I teraz będziemy przesuwać ekierkę po linijce. Tutaj przesuwamy, mamy tutaj punkt. Rysujemy linię pomocniczą. Tutaj odnośnie szerokości naszego wcięcia. Po usunięciu przyrządów mamy widok w tej chwili z boku. A więc mamy tutaj rzut z boku. I teraz musimy narysować linie pomocnicze, poziome i pionowe. W tym celu kątomierz ustawiamy tutaj w ten sposób, żebyśmy krawędziami naszego ekierki, przepraszam bardzo, mogli przenieść wymiar w dół. Możemy w tym przypadku również, ze względu, że wykorzystać linijkę, ale ze względu na to, że tutaj mamy krótką krawędź, to wtedy tutaj rysowanie tej linii pomocniczej w dół byłoby trudne. Ta linia by mogła być nierównoległa, w związku z czym użyjemy ekierki linijki. A więc mamy przyłożoną ekierkę. Teraz bierzemy linijkę. Ustawiamy ją tutaj przy dolnej krawędzi naszej ekierki i teraz przystępujemy do przesuwania, przepraszam, nie do przesuwania, tylko do rysowania linii pomocniczych. A więc bierzemy teraz ołówek i rysujemy linię w dół. To ja będę miał problem, żeby trafić, bo zbyt daleko jest, ale już trudno. Teraz ekierka. Przesuwam ekierkę do kolejnego punktu tutaj.
Jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużą ekierkę, możemy tutaj tę linię pociągnąć prawie już do końca kartki. I teraz jeszcze jedna linia została nam do narysowania. Przeciągamy tutaj, mamy linię tutaj i teraz rysujemy trzecią linię pomocniczą w dół. Po zdjęciu przyrządu otrzymamy coś takiego. Tą linię tutaj, jak rysowaliśmy, mogliśmy ją jeszcze narysować dłuższą. Więc mamy narysowane trzy linie pomocnicze. Teraz musimy narysować linie pomocnicze tutaj poziome. Ekierka. I teraz ekierkę ustawimy na osi. Ustawimy tutaj. Sposób. Linijkę przyłożymy z lewej strony tutaj. Przykładamy tutaj. Tutaj te krawędzi nie musimy widzieć, dlatego że tutaj te linie są wystarczająco widoczne. Przykładamy tutaj. I teraz ekierkę przesuwamy w górę do pierwszej linii, która jest tutaj. A więc przesuwając po linijce idziemy tutaj do pierwszego wymiaru i rysujemy linię pomocniczą pierwszą. Po narysowaniu tej linii przesuniemy ekierkę w dół do kolejnego punktu, który chcemy przedłużyć, a więc tutaj mamy tą wysokość naszego wcięcia. Rysujemy drugą linię. I teraz zaznaczamy tutaj. Po narysowaniu linii mamy taki widok. Teraz chcemy narysować widok z góry. Ekierka. Ekierkę ustawimy teraz na osi. Ustawimy sobie tutaj, troszeczkę z boku zrobię to. A dlaczego, to zaraz zobaczycie, o co chciałem osiągnąć. I linijka. Linijkę możemy w tym przypadku teraz ustawić na dwa sposoby. Możemy ją, przepraszam bardzo. Linijkę możemy ustawić albo tutaj do tej krawędzi i wtedy możemy przesuwać ekierkę góra-dół, tylko i ze względu na to, że jeżeli tutaj tak byśmy ustawili linijkę, to nie będziemy mogli narysować linii tutaj do tej
linii, to znaczy będziemy rysować linię poziomą, ale ona wtedy nie będzie tutaj sięgać nam tej linii. Co zrobić? Możemy ekierkę ustawić, przepraszam, możemy linijkę ustawić tutaj, w ten sposób. Ustawiamy linijkę tutaj, przy tej krawędzi. I teraz ekierkę możemy przesuwać tutaj, po tej krawędzi. Ten spojrzeć, to nie to jest, chwileczkę. O, w ten sposób możemy przesuwać ekierkę. Tutaj. W ten sposób będzie ona nam po prostu się ślizgać w dół. I teraz przesuwamy tutaj. Po przesunięciu bierzemy ołówek i rysujemy pierwszą linię. Linię rysujemy do osi. Teraz opuszczamy ekierkę w dół. Przesuwamy tutaj jeszcze, no nie będzie, że to jest szerokość naszego przedmiotu. Ołówek. Rysujemy linię. A więc w tej chwili mamy taki układ, ale jeszcze teraz musimy narysować tutaj to wcięcie. I wcięcie będzie tutaj po tej stronie. W związku z czym teraz musimy przesunąć ekierkę troszeczkę w górę. Oczywiście to przesunięcie powinno być o taką wielkość, jaka jest związana z szerokością naszego wcięcia. I teraz przesuwamy tutaj w górę. Wyobraźmy sobie, że to będzie szerokość naszego tutaj wcięcia. Rysujemy linię do osi. Po usunięciu przedmiotu tutaj mamy taki układ. A więc to jest rzut z boku, to jest rzut z góry. Brakuje nam jeszcze rzut z przodu. Jak teraz narysować tutaj rzut z przodu z wymiarami? Do tego celu użyjemy cyrkiela. Bierzemy cyrkiel i teraz tak, tutaj mamy oś poziomą i pionową. Tutaj, w tym miejscu, ja wezmę tutaj, zaznaczę na większą średnicę. Może jeszcze więcej. Tutaj jest punkt przecięcia osi pionowej i osi poziomej. I teraz jak przenieść ten wymiar tutaj na oś poziomą? Bierzemy cyrkiel, tutaj wbijamy nóżkę naszego cyrkla i ustalając ten wymiar, obracamy tutaj cyrklem, robimy po prostu łuk. To znaczy możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy cyrklem tutaj narysować łuk i wtedy będzie tutaj jeden łuk, potem będzie drugi i trzeci. Możemy również, obracając cyrkiel, tylko zaznaczyć na tej osi ten pierwszy wymiar, potem odmierzamy ten drugi, przenosimy tutaj na tą oś tu i kolejny wymiar zaznaczając tutaj. Oczywiście w odpowiedni sposób obracając naszym cyrklem. A więc tutaj ustalamy
pierwszy wymiar, obracamy cyrkiel, później ustalamy drugi wymiar, obracamy cyrklem na nasz wymiar tutaj i bierzemy trzeci wymiar i obracamy cyrklem tutaj. Także w ten sposób możemy przenieść wymiary. Po pracy naszego tutaj przenoszenia wymiaru właśnie na, z wykorzystaniem cyrkla, będziemy mieli tutaj jeden punkt, gdzieś tutaj będzie drugi i tutaj będzie gdzieś trzeci. I wtedy po zaznaczeniu tych punktów bierzemy linijkę. To chyba mi obcięło teraz. Zobaczymy. A nie, cały jest. I wtedy ustawiając linijkę przy tych dwóch punktach, rysujemy linię łączącą te dwa punkty tutaj, kolejny punkt i kolejny. Tutaj ja robię to na oko, dlatego że to wyszło krzywo, ale muszę teraz wycofać to, co porobiłem, ze względu na to, że ja mam tutaj troszeczkę wygodniej. I teraz tak, bierzemy linijkę albo ekierkę, w zależności od tego, co chcemy. Muszę najpierw ją wypoziomować tutaj do osi, żeby to było dobrze. OK. I teraz obracamy ją. Wyobraźcie sobie, że tutaj byłby punkt. I teraz bierzemy ołówek i przenosimy ten wymiar. To właściwie łączymy te dwa punkty ze sobą. Tutaj. Następnie chyba źle narysowałem linię na tej warstwie. Dobrze. Teraz linijka. Przesuwamy linijkę do kolejnego punktu. Wy wtedy już będziecie mieli tutaj, tu i tutaj na tej osi będą dwa punkty i te dwa punkty wtedy łączycie. I teraz ponownie przenosimy linijkę do kolejnego punktu. Tutaj do tego trzeciego i rysujemy tutaj linię pomocniczą na osi. Po narysowaniu będziemy mieli taki układ. Teraz musimy tę linię poprowadzić w górę. W tym celu bierzemy kątą ekierkę. Ustawiamy ją na osi, tutaj pionowej. Nie musimy ustawiać na osi poziomej, dlatego że tutaj sobie ustawimy linijkę. Po ustawieniu linijki przystępujemy do przesuwania ekierki
A więc przesuwamy tutaj. Mamy pierwszy punkt. Rysujemy linię z tego punktu w górę. Tutaj następnie kontynuujemy przesuwanie. Idziemy tutaj. Mamy drugi punkt. I mamy trzeci punkt teraz. Oj, przepraszam bardzo. Tą linię krzywo narysowałem. Teraz jest prawidłowo. I przesuwamy ekierkę tutaj do tego punktu. Trzeciego. Mamy narysowane wszystkie linie pomocnicze, które były nam potrzebne do pracy. I teraz, ze względu na to, że przy tej figurze mamy widoczne wszystkie krawędzie, przystępujemy do narysowania linii grubych. Do rysowania linii grubych używamy ołówka B. I teraz tutaj do pracy możemy wykorzystać linijkę. I zaczynamy rysować. Najpierw zrobimy sobie rzut z boku. A więc ustawiamy linijkę równo tutaj z krawędzią i rysujemy linię od tego punktu do tego. Po narysowaniu linii, proszę pamiętać o tym, żeby rysować linię od góry w dół. Przesuwamy tutaj i mamy tutaj wcięcie. Rysujemy tutaj tą krawędź. I kontynuujemy przesuwanie linijki w dół. Przechodzimy tutaj do tej linii tutaj na dole. Będziemy rysować teraz tą linię. Tutaj. O. Po usunięciu linijki mamy w tej chwili taki widok, ale jeszcze musimy narysować linie pionowe. Teraz linijkę obracamy o 90 stopni i przesuwamy tutaj do tej krawędzi. Bierzemy ołówek i rysujemy ołówkiem tutaj tą krawędź. Przepraszam bardzo, to nie to. Przesuwamy teraz tutaj, do tej krawędzi. Bierzemy ołóweczek i rysujemy tą linię. I przesuwamy linijkę tutaj, do tego miejsca. Rysujemy w ten sposób. I mamy już gotowy widok
z boku. Jest to widok tutaj, ten niebieski. To jest widok z tej pierwszej płaszczyzny. Narysujemy teraz widok z góry. Linijka. Przesuwamy linijkę tutaj do tej krawędzi. I teraz to jest oś, a ta linia tutaj i ta linia to jest szerokość naszego przedmiotu. A teraz bierzemy ołówek i rysujemy tutaj linię grubą. W ten sposób. Przesuwamy ekierkę, linijkę, przepraszam, teraz do tyłu. I teraz bardzo ważna rzecz. Mamy wcięcie. To wcięcie będzie widoczne tutaj z lewej strony. W związku z czym to jest to nasze wcięcie. Ten kwadrat to jest nasze wcięcie. Teraz rysujemy tutaj linię w ten sposób i przesuwamy linijkę do ostatniej pozycji. Tutaj do tego punktu. Bierzemy ołówek. Linie grube rysujemy ołówkiem B. I tutaj. Po zdjęciu linijki mamy w tej chwili taki wygląd naszego rzutu z góry, ale jeszcze teraz zostały nam trzy linie. Pierwsza tutaj do naszego wcięcia i jeszcze z przodu. Obracamy. Ustawiamy naszą linijkę tutaj na tej krawędzi, na tej linii. Bierzemy ołówek. Rysujemy pierwszą linię. Następnie przesuwamy linijkę w dół. Tutaj mamy nasze wcięcie, to znaczy rysujemy teraz tą linię. Ok, i teraz przechodzimy do ostatniej linii poziomej. Mamy w tej chwili narysowany rzut z boku i rzut z góry. Teraz został nam jeszcze rzut z boku. W związku z czym przesuwamy linijkę do góry. Tutaj na tą linię. I przystępujemy do rysowania linii grubej. Z tym, że zobaczcie. Ta linia pomocnicza to jest szerokość naszego, początek szerokości naszego przedmiotu, a ta linia to jest koniec. W związku z czym my tutaj do góry rysujemy linię od tego punktu do tego. Od tej linii do tej linii. Ta linia tutaj to jest oś. I teraz przechodzimy w dół. Przesuwamy się w dół.
przeszliśmy do wcięcia. I teraz zobaczcie, że ta linia pomocnicza, ona mówi nam o wysokości naszego wcięcia. Tutaj mamy to wcięcie, to jest linia pomocnicza. Tutaj ona idzie w górę, tutaj. A więc wcięcie mamy takiej szerokości. I jeszcze została nam do narysowania trzecia linia na dole. Przesuwamy linijkę tutaj na sam dół. I teraz tak, to jest nasza szerokość, to jest nasza szerokość, a więc to jest tutaj linia pomocnicza. A więc ta linia idzie tutaj i tutaj, a ta idzie tu i tutaj. A więc nasza linia, szerokość naszego przedmiotu to jest tak samo jak do góry. Jak do góry narysowaliśmy tutaj tej linii do tej linii, to tutaj nadal musi być tak samo. A więc w tej chwili mamy taki wygląd naszego rzutu. Teraz musimy narysować jeszcze linie pionowe. Obracamy tutaj na pionowo. Ustawiamy na pierwszej linii tutaj. Ołówek B. I rysujemy linię w dół. Pierwszą. Przesuwamy do tyłu. Ta linia tutaj, to miejsce, to jest nasze wcięcie. A więc tutaj mamy wcięcie, tu jest linia pomocnicza, idzie tutaj, tu i tutaj, więc to będzie tutaj nasze wcięcie. Tutaj. I jeszcze została nam ostatnia linia. Przesuwamy ekierkę tutaj do tej linii. Ołówek. I idziemy w górę. Po zdjęciu linijki mamy gotowy rzut prostokątny naszego przedmiotu. A więc to jest tutaj. W ten sposób mamy rzut z boku. To jest tutaj. Następnie mamy rzut z góry. To jest tutaj. I rzut z przodu. To jest tutaj. Mam nadzieję, że ta instrukcja pozwoli Wam narysować przedmioty w rzucie prostokątnym. Bardzo ważna rzecz w związku tutaj z przenoszeniem tych wymiarów pomocniczych. Cyrkiel wbijamy nóżką przepraszam, momencik, coś wyszło nie tak, aha, już wiem. Proszę pamiętać, że cyrkiel wbijamy w miejscu przecięcia osi, nie w tym punkcie, czy w tym punkcie, bo wtedy w ogóle rysunek wyjdzie Wam nieproporcjonalny, będzie krzywo, źle. Nóżkę cyrkla wbijamy w miejscu przecięcia osi pionowej z osią poziomą. I dopiero wtedy tutaj możemy sobie odmierzać te wymiary i przenosić je tutaj na oś poziomą. Po przeniesieniu pierwszego wymiaru odmierzacie drugie, obracacie cyrkiel, tutaj zaznaczacie wymiar, przechodzicie do trzeciego wymiaru, obracacie cyrklem, zaznaczacie wymiar tutaj. Także w ten sposób pracujemy, wykonując rzut prostokątny. Mam nadzieję, że ta instrukcja Wam się przyda.
i przekonacie się, że rzutowanie prostym kątem nie jest takie straszne, jakby się wydawało. Zachęcam do subskrypcji kanału i do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję bardzo.